Jasna Góra. Sanktuarium Czarnej Madonny jest największym celem pielgrzymkowym Polaków. To sanktuarium, którym opiekują się ojcowie Paulini. Znajduje się ono na wzgórzu o tej samej nazwie, Jasna Góra, w miejscowości Częstochowa. O wadze tego miejsca świadczy m.in. fakt, że Polonia amerykańska założyła jego odpowiednik, amerykańską Częstochowę w pobliżu Dolestown, w stanie Pensylwania, w Stanach Zjednoczonych. Pokazuje to, że słynący łaskami obraz Matki Bożej Częstochowskiej jest ikoną łączącą nasz naród. Mnogość wodów, które znajdują się w tym sanktuarium, oraz rzesze zdążających tutaj na pieszo, autokarem, rowerami, motocyklami i innymi środkami transportu ludzi, pokazuje, że to miejsce jednoczy nas jako Polaków. Z tego powodu zobaczmy, jak Maryja pomaga nam pokochać nasz kraj oraz naszą polską tożsamość. Jasna Góra pokazuje, co oznacza uczciwe powiedzenie popularnego hasła: Bóg, honor i ojczyzna. Stojąc przed częstochowskim sanktuarium, chciałbym złamać standardowy szyk. Zanim zaczniemy prosić Matkę Bożą o to i tamto, podziękujmy. To najbardziej urzeka serce Boga i Jego Matki. A właśnie to sanktuarium jest świadkiem wielu rzeczy, za które należą się podziękowania całemu niebu. Jak to mówił Phil Bosmans, że pamięć serca nazywa się wdzięcznością. I w tym naszym dziękowaniu niech towarzyszy nam modlitwa ułożona przez kardynała Stefana Wyszyńskiego na cześć zwycięstwa Matki Bożej. Dziękujemy Ci, że wybrałaś swój tron na Jasnej Górze, że tutaj od wieków władasz, że jest ten klasztor, kaplica Twoja i ołtarz, który nas skupia, że jest Twój obraz, który w cudowny sposób zachowujesz. Sama Jego obecność jest ciągłym cudem, że patrzysz oczyma macierzyńskimi na nas i masz przedziwną siłę przyciągania nas ku sobie, tak iż nie możemy o Tobie zapomnieć, że nas zawsze pocieszasz i nieustannie łączysz, że gromadzisz Twój lud, że tak wielu kapłanów tu przyzywasz. Za to wszystko Ci dziękujemy, za to, że masz tyle sanktuariów, tyle pomocnych Ci w królowaniu stanic i twierdz Twoich w całej Ojczyźnie, że wszędzie przypominasz nam siebie. Ufamy Ci, wiemy, że prowadzisz nas do Syna Twojego i nieustannie nam w duszy mówisz: cokolwiek Wam każe Syn mój, czyńcie. Jesteśmy gotowi. Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam i służę. Tyle już razy zwyciężałaś tutaj na Jasnej Górze i nadal zwyciężasz. Cokolwiek dzieje się z Kościołem Bożym w Ojczyźnie naszej, Tobie to zawdzięczamy. Jeżeli pomimo ataków mocarzy ciemności Kościół Boży jeszcze pracuje, Twoje to zwycięstwo. Jeżeli lud opiera się niewierze, Twoje to zwycięstwo. Jeżeli nie ustaje miłość ku Tobie, Twoje to zwycięstwo. Jeżeli kapłani dochowują wierności Kościołowi pomimo tylu przeciwności, Twoje to zwycięstwo. Jeżeli klasztory pełne są jeszcze ducha modlitwy w życiu wspólnym, Twoje to zwycięstwo. Jeżeli na progu tysiąclecia poderwaliśmy się do nowego życia, do pracy nad moralną przemianą narodu, Twoje to zwycięstwo. Śluby jasnogórskie, wielka nowenna tysiąclecia, Twoje to zwycięstwo. Moglibyśmy tak wymieniać mnóstwo Twoich zwycięstw i za każde z nich osobno Tobie dziękować. Wszystkie, które w tej chwili pamiętamy, których nie jesteśmy nawet w stanie wyliczyć, są dla nas spotęgowaniem wiary
w Twój przyszły triumf. Skoro jesteśmy już rozmodleni, zobaczyliśmy tak wiele przestrzeni jasnogórskiego sanktuarium, to zatrzymajmy się przy kilku ważnych historycznych wydarzeniach, które są argumentem za tym, że powinniśmy kochać ziemię oraz ludzi, których nazywamy Polską. Właśnie tutaj, na tym częstochowskim wzgórzu, 26 sierpnia 1956 roku cały Episkopat Polski wraz z gromadzonym tutaj około milionowym tłumem pielgrzymów złożyli jasnogórskie śluby narodu. Dokonano ich w 300-lecie ślubowań króla Jana Kazimierza. Tekst ułożył więziony wówczas prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński, a z tych wałów odczytał je biskup Michał Klepacz. To wydarzenie zostało pięknie nazwane przez papieża świętego Jana Pawła II jako Polska Karta Praw Człowieka. Dlatego zatrzymajmy się przy nich i zastanówmy się, jak na nowo wprowadzić je do życia. Po pierwsze zauważmy, jak w ślubach jasnogórskich zatytułowana jest Maryja. Wielka Boga, Człowieka Matko, Królowo Świata i Polski Królowo. Okej, wiemy, że Maryja jest Matką, ale tutaj słyszymy ponadto, że jest królową. A żeby była królowa, musi być królestwo. Stąd wynika kolejne zapytanie. Czy traktuję moje środowisko, miejsce, gdzie przebywam, jako królestwo Maryi? I wcale to nie jest jakieś dewocyjne rozważanie, ale bardzo konsekwentne przemyślenie, czy Maryi jest dobrze tam, gdzie żyje. A kiedy jej będzie dobrze? Wtedy, kiedy nie będzie wstydu z tego powodu, że krzyż wisi na ścianie, albo że po prostu wierzy. Zresztą nie chodzi tutaj tylko o znaki zewnętrznej religijności. Mnogość maryjnych modlitw nie załatwi wszystkiego. Chodzi tutaj raczej o to, jak ja patrzę na drugiego człowieka. Czy jest on dla mnie tylko jakimś konkurentem w moim osobistym szczęściu, czy raczej kimś, kogo kocham. Maryja jako patriotka uczy nas przede wszystkim kochać osoby, które są tutaj, na miejscu. I wiem, że łatwo jest wysłać pieniądze do krajów trzeciego świata i przez to usprawiedliwić swoje sumienie. Ale o wiele większym wyzwaniem niż wspieranie dalekiej Afryki jest zmiana naszego miejsca, naszego kraju, a nawet bliżej, osobistego podwórka. Maryja nie zamknęła się w swojej religijności na innych. Nie powiedziała apostołom: ja mam Boże macierzyństwo i to mi wystarczy. Ona towarzyszyła im w codziennych rozterkach. Po prostu czuli się z nią dobrze. Tylko czy inni potrafią o nas takie rzeczy powiedzieć? W jasnogórskich ślubach narodu zwracają także naszą uwagę sformułowania, które moglibyśmy zamknąć w trzech grupach, popularnie nazwanych magicznymi słowami. Proszę, dziękuję i przepraszam. Dla przykładu słowa: oto my, dzieci narodu polskiego i Twoje dzieci, stajemy znów przed Tobą pełni tych samych uczuć, miłości, wierności i nadziei, jakie ożywiały ongiś ojców naszych. Albo przynosimy do stóp Twoich, niepokalanych, całe wieki naszej wierności Bogu i Kościołowi Chrystusowemu. Potraktujmy te fragmenty jako ciągle aktualne zaproszenie do podziękowania Maryi za to wszystko, co zrobiła dla naszego narodu. Tyle wygranych bitew i cudów, których częstym świadkiem jest to częstochowskie sanktuarium, zachęca nas do tego, aby myśleć i mówić o Maryi z wielką wdzięcznością. Kolejny fragment ślubów przekonuje. Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy. Rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młote i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli. Uwierzmy, że Maryja nie jest tylko świętą z obrazka, ale jest towarzyszką w prozie naszego życia. Na koniec naszych częstochowskich rozważań maryjnych zacytuję jeszcze jeden wers ze ślubów jasnogórskich. Stajemy przed Tobą pełni skruchy w poczuciu winy, że dotąd nie wykonaliśmy ślubów i przyrzeczeń ojców naszych. Bardzo uczciwa modlitwa, nie oskarżająca, ale pokazująca, że mimo 1050-letniej historii Polski chrześcijańskiej, dalej raczkujemy w naszej miłości do Boga i Matki Najświętszej. Zamiast wprawiać nas to w zły humor, powinno nas zatrzymać i spowodować refleksję,
abyśmy przyjrzeli się naszej polskiej, katolickiej tożsamości i starali się z niej wyciągnąć jak najwięcej wniosków. A w końcu te potknięcia wcale nie muszą być naszymi. Dlatego starajmy się jak najwięcej skorzystać ze spuścizny naszych przodków. I niech w tym wszystkim pomoże nam nasza Matka Maryja.